mobility. Przede wszystkim podstawowe pytanie dla Was, czym jest mobility? Nic innego jak zakres ruchomości w danym stawie. Jednak warto tu zaznaczyć, że mobility to jest zwiększanie tego zakresu ruchomości w danym stawie, ale do wartości fizjologicznej. Ponieważ mnie nie interesuje hipermobilność, z tego względu, że hipermobilność będzie patologią. Im więcej hipermobilności, czyli niestabilności w stawie, równa się, że dwie powierzchni stawowe względem siebie są niestabilne, czyli się będą ocierały, przesuwały w jedną albo w drugą stronę. Czyli mięśnie i aparat bierny ruchu nie jest w stanie tego wyhamować. Mobility, zwiększenie zakresu ruchomości do granicy fizjologicznej. Zasada rolowania jest w sieci multum. Ile weźmiecie YouTube'a, ile weźmiecie książek, ile weźmiecie kursów, każdy będzie mówił po trochu co innego. Bardzo prostym schematem ogólnie rolowania i wchodzenia w dany mięsień, czy to właśnie dual ballem, czyli te dwie podwójne piłeczki, jedną piłką do lacrosa, do tenisówki i tak dalej. Ja wychodzę z tego założenia, że im tańszą kupicie piłę, tym jest lepsza. Nie ma sensu czasami przepłacać, chyba że ktoś ma takie widzimisię i jest dzięki temu szczęśliwy i spełniony. Why not? Nie widzę problemu. Tak jak mój kumpel kupił rolkę za 800, która wibruje, jest szczęśliwy, fajnie, sprawdza się. Ja w swoim warsztacie pracy używam jeszcze Hypervolta, czyli ten taki masażer, taki do rozbijania. Świetnie się sprawdza, co nam przede wszystkim daje jeszcze mobility pod względem na przykład zwiększenia zakresu ruchomości, ale w rolowaniu. Jak myślicie, co w ogóle wiecie na temat rolowania? Dobra, czyli tak. Zasada rolowania jest ogólnie też jedna i przyjął ją praktycznie cały świat. Jeżeli chodzi o grono fizjo, trenerów, to się jak najbardziej zgadzamy, czyli na czym będziemy poruszać nasze rolowanie. Zawsze rolujemy pod względem rozbijania, czy na przykład punktów spustowych, czy to niepotrzebnych napięć mięśniowo-powięziowych, te mięśnie, które są napięte, czyli które nie mają odpowiedniego zakresu ruchomości w stawie. Ale żeby to sprawdzić, muszę też wykonać test. Ponieważ to, że na przykład ktoś myśli, że ma mięsień czworogłowy uda zbyt bardzo napięty, tak, czyli jego tonus mięśniowy jest wywalony w kosmos, nie znaczy, że nie ma prawidłowej ciągłości. Czyli jak sprawdzimy w teście, że noga bez problemu na przykład dotyka pośladka, bez żadnego przodu, tyłu, pochylenia mielnicy, jest gitara, nie ma sensu rolować. Chyba że tak jak powiedziałaś sama, powysiłkowo, potreningowo, w celach regeneracji. Jak najbardziej. Czyli tak, pierwszym takim etapem rolowania to przede wszystkim można by powiedzieć, że to jest regeneracja. Czyli na przykład przekrwienie czynne danego mięśnia. A powiedz mi, utożsamiasz generalnie mobility z rolowaniem? Mobility to są wszystkie techniki, które zwiększają Ci zakres ruchomości w stawie. Rolowanie jest jedną. Pir, rozciąganie, stretching dynamiczny, statyczny, rolowanie same w sobie, czy też dynamiczne, czy też bardzo powoli pod względem relaksacji. Co więcej, poizometryczna relaksacja, o której też wspomniałem, jeszcze techniki typowo inne z rehabilitacji, z metodą na przykład PNF albo PDTR. Też, trochę bardziej zaawansowane. Nie ma złych i dobrych technik, wszystkie tak samo działają, tylko w zależności od pracy. Wiadomo, stretching statyczny będzie trwał ileś tam czasu, za to na przykład PIR będzie trwał tyle samo, albo krócej, ale efekt będzie podobny. W zależności co u Ciebie będzie szybciej działało, dobierasz takie elementy i cegiełki, żeby zbudować swoją chatę i swój warsztat. Jaki opór jest dobry, jeżeli chodzi o relaksację mięśnia? Tak jakbyście mieli się położyć na rolkę i ból w skali od 1 do 10. 6. Mniej więcej 6-7. Wszystko powyżej takiej 7-8 będzie sprawiało, że mięsień się jeszcze bardziej skraca, czyli ten tonus mięśniowy od razu rośnie w górę i wywinduje mi na potęgę. Czyli zamiast się zrelaksować, jeszcze bardziej dopnę mięsień. Dlatego często ludzie, którzy myślą, że się chcą zrelaksować poprzez mobilizację właśnie na rolkach, przerolują przed treningiem czwórkę, tylko z prędkością światła. W jedną, w drugą stronę, dosłownie 3 minuty albo 3 sekundy, wchodzą pod sztangę, a nogi takie nabite jak Pinokio i nie mogą nawet zgiąć tej kończyny, bo czwórka jeszcze bardziej się napięła. Dlatego mamy dwie metody rolowania. To tak, jeżeli chcemy się zrelaksować, robimy tak, 6 na 10 w skali bólu. Relaksacja, zmniejszenie napięcia mięśniowego, regeneracja. Można się rolować przed albo po treningu. Jeżeli się roluje przed, no to najczęściej roluje te mniej więcej mięśnie, które mają wzmożone napięcie mięśniowe. Te są, krótko mówiąc, pospinane, sztywne jak kartna święta. Żebym mógł wykonać pełny zakres ruchomości w stawie. Bo jeżeli, tak jak mówię, ktoś nogi ma nabite jak karabiny, i tyle może zgiąć nogi w stawie kolanowym, no to deep squatu niestety, ale jakby nie patrząc, nie zrobi. Wszystkich wykroków, bułgarów, jeszcze wiele, wiele innych elementów właśnie segmentu dolnego, będzie mu ciężko to zrobić.